Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Tym razem wyjazd wakacyjny. Oczywiście, poczekajcie, trzeba pamiętać, żeby zablokować dostęp od zewnątrz, bo tutaj nie ma takiej opcji. Ponoć nawet w alarmie się nie da tego ustawić. Nie wiem, to jest informacja od autoryzowanej stacji obsługi, także no myślę, że jest dość sprawdzona. Ale ja nie o tym. Wyjazd wakacyjny i pierwsza część to pewnie będzie sama podróż. Jest na miejscu pasażera zamontowana kamera i nagrywa w timelapsie. Mam nadzieję, że to się uda, bo pierwszy raz ją do tego wykorzystuję. Jak na razie niby wszystko działa tak, jak powinno, natomiast jak to wyjdzie finalnie, no to dowiem się dopiero, jak zrzucę materiał. Także no na pewno nie w tym momencie. Wyjazd jest do Chorwacji. Czekajcie, muszę tutaj przytrzymać kamerę, włączyć kierunkowskaz. Dużo rzeczy naraz do zrobienia. Tutaj jeszcze rowerzysta w wąziutkim mościku. No nic, nie mam możliwości na razie, żeby go wyprzedzić, także turlam się za nim. No i co? No i pewnie odezwę się do Was na najbliższym tankowaniu, no to będzie właśnie na granicy. Teoretycznie powinienem tam dojechać w okolicach godziny pierwszej w nocy, czyli w sumie mogłem tą słowacką winietę kupić od jutra, nie od dziś, ale szczegół. Nieważne, i tak z przejazdem w tą i z powrotem się zmieszczę na pojedynczej winiecie. Nie przynudzam więcej, bo pewnie i tak mnie zupełnie nie widać. Wracam do lektury i odezwę się później. Dzieli kilka miesięcy, a potem ich prezydent ułaskawił. Więc jak na społeczeństwo powinno zostać poinformowane, że nie wolno rozwiązywać konfliktów poprzez zatłukiwanie kijami na śmierć. Nawet na Bosaka była prawie taka wysoko jak on. Podobało mu się to. Zatłukiwanego wziąłby to za objaw niepewności. U niej była to socjotechnika, która wymuszała na rozmówcy ciągłe potakiwanie, dzięki czemu godził się. Przerwa regeneracyjna zrobiona. Jesteśmy właśnie na granicy. Tutaj ostatnia stacja, właściwie przed przejściem granicznym. Dobra. I cóż, tak jak przewidywałem, pierwsza 20. Także czas zgodny z oczekiwaniami. No więc muszę wrzucić następny punkt pośredni, albo może od razu punkt docelowy. A może docelowy, bo wiem mniej więcej, którędy planuję jechać. Znowu bez sensu nagrywam, bo pewnie mnie nie widać. Nieważne. Odezwę się gdzieś, jakby zrobi się trochę jaśniej. A tak na marginesie, jeżeli by cały czas jechać bez żadnego zatrzymania, to teoretycznie do celu zostało w tym momencie, przy aktualnym ruchu oczywiście, 10 godzin, jakieś 900 km. Tutaj zaparkowane ciężarówki. O. No i warunki pogodowe takie, że nie pada, ale są mgły. Nieco dłuższy postój na Węgrzech. Tak gdzieś mniej więcej, no, prawie godzinka. Do celu zostało 550 km i nawigacja sugeruje, że to zajmie jakieś 7,5 godziny. Podejrzewam, że będzie to trochę dłużej, chociaż już widzę, że tutaj z autostrady mnie zrzuca w okolicy Zagrzebia. No nic, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A tutaj dłuższy postój, śniadanko, toaleta poranna. Jest też na tym parkingu akurat dostępny plac zabaw dla dzieci. Jakaś tam delikatna siłownia. No i po takim odpoczynku można ruszać dalej. Po jednej nutce ktoś ten... Widać, że ewidentnie sezon rolniczy w pełni. Tam przed nami trzy kombajny sobie jadą. Jeden już zdążyliśmy wyprzedzić wcześniej. No i to niestety dosyć niekorzystnie wpływa. Dobrze, wiem, że się trzeba zatrzymać. Spokojnie. Kontroluję jeszcze sytuację na tyle.
No i to niestety niezbyt korzystnie wpływa na czas przejazdu poza autostradą. Tutaj właśnie taki odcinek drogami porównałbym je do naszych wojewódzkich, nawet nie do krajówek, tylko właśnie wojewódzkie albo powiatowe. No dobra, a teraz trzeba się uzbroić w dużo cierpliwości i spróbować jakoś te maszyny rolnicze wyprzedzić. Zrobione na autostradzie. Teraz muszę znaleźć wóz, który jedzie za mną gdzieś tu na parkingu. No i czas ruszać dalej. Zostało do celu odrobinkę ponad 300 km. Teoretycznie równiutkie 5 godzin. Ale pewnie jeszcze będzie co najmniej jeden postój. Także wszystko na spokojnie, bez pośpiechu. Dobra, a tutaj miejsca do ładowania samochodów elektrycznych, jak widać, puściutkie. Można przyjeżdżać i się ładować. A miały być podobno takie kolejki i taki dramat z ładowaniem elektryków w Chorwacji. No, tu mamy taki chorwacki standard, czyli korek na autostradzie. A najśmieszniej wygląda ograniczenie do 100. Jedziemy jakieś 10 na godzinę. I ostrzeżenie, że tu jest kontrola prędkości. No to kontrolujcie, jak wszyscy stoimy w korku. Może byście coś tak zrobili, żeby się płynnie jechało. I już na miejscu. W międzyczasie zrobiła się oczywiście czarna noc, no bo tutaj cała masa innych obowiązków była po drodze, zanim można było się wziąć za aparaty, kamery i inne gadżety. Tam w tle, nie wiem na ile to będzie widoczne, pewnie nie będzie, ale są fani nocnych kąpieli. A na dzisiaj pewnie to będzie koniec, bo widzę, że oświetlenie z latarni się kończy, także do zobaczenia później. Pewnie jutro. Dzisiaj dzień zakupów. Także zaraz podjedziemy do okolicznego sklepu i zobaczymy te przerażające chorwackie ceny po tym, jak przyjęli euro. Bo tutaj plotki są takie, że Chorwacja jest ekstremalnie droga. Jeszcze sobie zaraz klimatyzację trzeba włączyć, bo jednak 35 stopni, a samochód stał w cieniu. To nie jest przyjazna temperatura. No, już jesteśmy pod sklepem. Żeby wam pokazać, jak to blisko, to tam jest teren kempingu. Że rzeczywiście w innych warunkach wskazany byłby spacer, ale nie teraz. Oczywiście też zapomniałem sobie zabrać okulary normalne i będę wyglądał jak wariat w przeciwsłonecznych. Ale wolę wyglądać jak wariat, niż nic nie widzieć. Tak zrobiono. Oczywiście w sklepach nie wolno filmować, nie wolno nagrywać. Jest nawet plakietka, że nie wolno wchodzić z bronią. Nie wiem, czy mieli tutaj jakieś incydenty, ale było na drzwiach zaznaczone, żeby z bronią nie. Szczerze powiedziawszy, tak patrząc po cenach, bo nie kupowałem produktów takich stricte codziennych, ale nie zauważyłem, żeby mocno się różniły od nas, nawet przeliczając je na złotówki. Poza tym, no dobra, też parę lat nie byłem w Chorwacji tak turystycznie. O, mogę na szybko tak zrobić. Też przez parę lat nie byłem w Chorwacji turystycznie, tylko z najwyżej przejazdem. Natomiast generalnie inflacja jest wszędzie, tak samo u nas ceny poszły w górę, no i tak samo tutaj poszły w górę, no to, że zbiegło się to ze zmianą waluty na euro, no to no takim wyszło. No i standardowo u mnie na sam koniec jeszcze zwiedzanie pokoju, no tutaj akurat jest domek, nie pokój,
ale tradycja musi stać się zadość i nastąpi to przy opuszczaniu obiektu. Dobra, może się przełączę na szeroki kąt z tej okazji. I tak, tutaj aneks kuchenny z jadalnią, krzesełko, kuchenka czteropalnikowa, kuchenka mikrofalowa. Tutaj jeszcze był taki zestawik powitalny z utensyliami różnymi do mycia. Kuchenka gazowa, taka w stylu włoskim, na gaz z butli. Butla jest o tutaj. Na szczęście nam w czasie pobytu się nie skończył. Tutaj mamy dostępne talerze, talerzyki. Akurat się jeszcze suszą. Tutaj różne inne akcesoria. Tutaj kieliszki, filiżanki, kubeczki. Idąc dalej, tutaj mamy kartę. O, kartę trzeba usunąć. Ale system opłaty za klimatyzację. Teoretycznie na karcie mamy 20 godzin. Ale taka karta była i ona wystarczyła na cały wyjazd, więc ją tutaj zostawię, tak jak ona sobie leżała. Pilocik obsługuje tutaj dwa wyjścia, jedno kuchnia i pokój i drugie wyjście z klimatyzacji jest o, tutaj kontroler od fotowoltaiki, która jest na dachu. I to wyjście z klimatyzacji obsługuje sypialnię, do której za moment. Ale tak, tutaj mamy kanapę, teoretycznie jeszcze tutaj na niej mogłyby się dwie osoby położyć. Nie sprawdzałem, jak z komfortem spania, no bo nie było takiej potrzeby. Tutaj stoliczek, telewizorek, telefonik, jakby był potrzebny. Szafa, dwie szafeczki, mam nadzieję, że puste. A tutaj jeszcze jakieś tak rzeczy kuchenne są, a tutaj pusto. Dobra. I idąc dalej, sypialnia jedna. Dwa łóżeczka mogą być złączone, mogą być rozłączone, dwie szafeczki, lampki nocne, dosyć jasne, widok z okna, lustro, druga łazienka, przepraszam, druga sypialnia, też dwa łóżka, tak samo, dwa pojedyncze, również można je rozłączyć, dwie szafeczki, widok z okna jest dokładnie taki sam, tutaj szafa. W szafie ukryty safe, także też można sztabę złota przechować. Łazienka, kibelek, prysznic, okienko i boiler. No wiadomo, standardowo jakieś tutaj rzeczy do zachowania minimalnej czystości, lustro i suszarka do włosów. Tutaj uchwyt na ręczniczek. Dobra, światełko wyłączam. A, no i tu jest jeszcze lodóweczka. Sprawdźmy lodówkę, czy tutaj nic przypadkiem nie zostało. Nie, tutaj nie i tutaj też nie. Także można wyjść na zewnątrz. Dobra, zamknięte. Tutaj na zewnątrz mamy jeszcze dostępny stolik plus 5 krzeseł, no dlatego, że było na 5 osób wszystko zorganizowane. I tutaj bardzo przyjazny element, czyli takie dwie markizy. Można je sobie rozłożyć i dają piękne zacienienie całego tarasu. A obok są miejsca postojowe. Tutaj dwa samochody bez problemu, jeden za drugim stanęły. No z tym, że drugi samochód już nie miał nad sobą zadaszenia. Tutaj informacja, że jest fotowoltaika na dachu plus pożarowy wyłącznik prądu, bo tutaj widzę, że jakaś taka główna rozdzielnia jest. Generalnie muszę przyznać, że całkiem przyjaźnie jest to wszystko zorganizowane, no ale niestety już czas się pożegnać z obiektem i uznaliśmy, że nie będziemy czekać do jutra rana, tylko już dziś się zbierzemy. To jest to okienko, o którym mówiłem w toalecie. Niestety tutaj wokół niego biega strasznie dużo mrówek, także raczej nie polecałbym jego otwierania. Dobrze, co jeszcze z takich ważniejszych rzeczy? Na terenie obiektu wszyscy muszą nosić, znaczy muszą, przynajmniej jedna osoba powinna nosić opaseczkę identyfikującą i ona też pozwala na otwarcie
bramek, które w nocy są na elektrozamki pozamykane. Dobra, chyba czas się przerzucić teraz już na kamerę normalną. Jeszcze jeżeli chodzi o takie ważniejsze informacje, może już w czasie samego wyjazdu, staram się żadnego pieszego nie rozjechać. No bo tak, oczywiście piesi tutaj idą całą szerokością drogi, niezbyt się przejmując tym, że ktoś miałby na przykład ochotę przejechać. Generalnie na terenie całego ośrodka jest dostępne bezpłatne Wi-Fi. Jest to sieć niezabezpieczona żadnymi hasłami, nie trzeba mieć żadnych specjalnych kluczy, kodów. No wiadomo, sieć hotelowa bez żadnych rewelacji, ale pozwala korzystać z internetu bez dodatkowych opłat. Tak, oczywiście jadę bez pasów, ale spokojnie, nie wzywajcie tutaj szeryfa, bo poruszam się po terenie prywatnym, zamkniętym. W godzinach 13 do 15 jest to czas siesty i w tym czasie jest zakaz poruszania się pojazdów. I tak samo od północy do 7 rano również jest zakaz, nawet tam akurat jak byłem na recepcji, to ktoś chciał się zorientować, czy może wyjechać jakoś tak wcześniej nad ranem, to pani na recepcji powiedziała, że oczywiście nie ma problemu, tylko trzeba samochód zaparkować na terenie zewnętrznym, żeby po prostu nie było konieczności przejazdu przez teren wioski. Takie reguły, taki life. Są dostępne 3 miejsca do ładowania samochodów elektrycznych, ale nie mam bladego pojęcia, jak to wygląda, jeśli chodzi o cenę. Idź młody, idź z tym wózkiem. Tylko spokojnie, nie wieź tam w żaden samochód. Tutaj chłopaki parami na elektrycznej hulajnodze. O, tutaj są wspomniane miejsca dla ładowania samochodów elektrycznych. Nie wiem jak z kosztami, nie pytałem, nie orientowałem się, no jest to temat dla mnie jeszcze na ten moment zupełnie nieinteresujący. O, tutaj moment. Tutaj mamy główne rondo, tutaj wjazd od strony recepcji, tutaj amfiteatr, w którym różne atrakcje są organizowane dla dzieci, a tutaj wydaje mi się, że to jest jakaś taka główna droga, która została tutaj przewidziana. Sklepik z utensyliami basenowymi, morskimi, tutaj strefa gracza, tam dalej jest basen i strefa kempingowa, a tutaj ja sobie zaraz gdzieś przyparkuję, bo jeszcze mam nieskończone zakupy, znaczy nieskończone dlatego, że sprzedawca potrzebuje mieć kartę niezbliżeniową, a ja kartę niezbliżeniową mam schowaną tak głęboko, że ciężko mi ją będzie nawet teraz wydobyć. Ale jakoś tam damy radę. Tutaj mamy supermarket. O cenach się nie będę wypowiadał, żeby mi nikt nie zarzucił, że tutaj wprowadzam w błąd. Jak dla mnie były całkiem w porządku, zwłaszcza, że na terenie takich ośrodków pewnie i tak jest z dodatkową prowizją. Tutaj mamy drugi sklepik, nieco droższy. To od razu przyznaję, jest tutaj nieco drożej niż normalnie, powiedzmy, na mieście. Ale jest on czynny dłużej niż supermarket i są w nim dostępne takie, powiedzmy, najpotrzebniejsze rzeczy, typu dla mnie woda i jakieś tam napoje. Dla innych tutaj będzie pewnie alkohol, papierosy, pamiątki. Tutaj kawiarnia i jedna z restauracji, tutaj akurat serwująca głównie kuchnię włoską, reklamuje się pizzą. Jeszcze może słowo komentarza, albo dwa słowa komentarza, dlaczego wyjazd w piątek wieczorem, a nie w sobotę rano, no bo de facto wyjazd był przewidziany do właśnie jutra rana. No ale tutaj logika, zdrowy rozsądek w połączeniu z chorwackimi autostradami sugerują, żeby pojechać właśnie dzisiaj wieczorem. Właściwie nawet nie tyle samymi autostradami, co sposobem poboru opłat. Dzięki bramkom na autostradzie lepiej jest pojechać w nocy. Przynajmniej taką mam nadzieję. Jesteśmy tuż przy węgierskiej granicy, jeszcze po stronie chorwackiej, na tak zwanej
ostatniej stacji paliw. No, gdzie mi tutaj komar wlatujesz? No, oczywiście trafiliśmy tuż przed północą, także parę minut jest teraz przerwy. Trzeba swoje odczekać na zmianę dnia, godziny. No i żeby tam podatkowo wszystko się oczywiście zgadzało. Także przymusowa przerwa. A, ale oczywiście pomysł zadziałał i udało się, że tak to określę, wydymać Freda. I przez ten główny, przez te główne bramki, które zawsze są zablokowane, czyli węzeł przy węźle, ludzko, nie pytajcie mnie o prawidłową wymowę, udało się przejechać praktycznie na podjeździe, przynajmniej w moim przypadku, no bo tutaj wisi sobie urządzonko, które pozwala mi elektronicznie zapłacić za chorwackie autostrady, przynajmniej większość chorwackich autostrad. Tak więc no warto było. Generalnie do Zagrzebia, właściwie do granicy, dojechaliśmy w jakieś 4 godziny od wyjazdu. No a 4-4,5 mniej więcej. Czas powoli kończyć wycieczkę. Już jak widać na terenie kraju po pierwszym tankowaniu. Okazało się, że na Chorwacji trzeba było odczekać 10 minut przed i 10 minut po północy. No ale na szczęście tam zatankowane paliwo pozwoliło na powrót do kraju. No i tankowanie tutaj, ze względu na to, że ceny na Węgrzech i na Słowacji nie są bardzo zachęcające. No i tutaj mamy właśnie wahadełko na rozbudowie drogi S1. Wykorzystując to, że wykonuję właśnie międzylądowanie, tak zwane w Kielcach, to przypomnę sobie smak jednego z kebabów, który tutaj jest dostępny, a tego smaku nie udało mi się odnaleźć nigdzie w Warszawie. Także jak już jestem w swoim rodzinnym mieście, to od czasu do czasu sobie odświeżam kubki smakowe. Nie żeby to było jakieś coś szczególnego, czy w ogóle najlepszy w kraju kebab produkt, ale jakoś tak miło mi się go wspomina. Ja nie mam, jaki jest tutaj sekret tego miejsca, bo od lat jest to dokładnie ten sam smak, bardzo proste składniki, a jednak w całości robi to robotę.